Tak, proszę Państwa, zapowiem się sam. No ja może zapowiem nasz ulubiony profesor Kazimierz Tomala. Dziękujemy, że jak zawsze mogliśmy na niego liczyć i mam nadzieję, że Państwo zostaliście tutaj specjalnie dla tego wykładu. No przy takiej zapowiedzi pan Biniszewski widzę, że zainicjował brawa. To ja chyba przyjdę blisko pana. Proszę Państwa, nie lubię jak światło mi świeci w oczy, bo nie jestem celebrytą. Jakkolwiek czasami lubię sobie porozmawiać, będąc blisko ludzi. Zresztą chyba lepiej będzie stąd patrzeć i pokazywać coś. Ja mam z Państwem pomówić trochę na temat tego, co można zrobić, żeby jakość owoców była dobra. Oczywiście rozumiemy, że jeśli jakość i owoców, to głównie jabłek, bo to przecież my stoimy potęgą produkcji jabłek. Niestety muszę powiedzieć, że embargo, które nas dotknęło, będzie wymuszało pewne działania i szkoda, bo to się odbędzie również kosztem kieszeni sadowniczej, ale z drugiej strony sądzę, że uda się znaleźć takie rozwiązania i chciałbym, żebyśmy byli otwarci wszyscy, by sadownictwo polskie stanowiło w dalszym ciągu mocną stronę polskiego rolnictwa, nie tylko na rynku europejskim. Ale jeśli popatrzymy na jakość, proszę Państwa, to każdy z Państwa, kto zbiera owoce, chciałby mieć zapewne co roku właśnie takie piękne jabłka w sadzie i bardzo wielu z Państwa sadowników udaje się takowe owoce zbierać. Natomiast muszę powiedzieć, nie pokazuję tutaj zdjęć celowo, ale wystarczy, żebyście Państwo chodząc po supermarketach, nawet w Warce, zobaczyli, jakiej jakości owoce są proponowane konsumentom. Niestety jakość tych jabłek daleko odbiega od tego, co chcielibyśmy, żeby na półce sklepowej było. I niezależnie co kto powie, wiem, że to się słucha mało sympatycznie, ale musimy zrobić duży krok w tej chwili w tym kierunku, by poprawić jakość jabłek oferowanych na półce sklepowej. Niezależnie od tego, kiedy one są podawane, sądzę, że powinna być filozofia taka, by nie ulegać presji potrzeby dawania jabłka promocyjnego, które jest gorszej jakości, bo cena jest niska, bo w ten sposób zaczynamy wymuszać u konsumentów wybory nie jabłek, a inne owoce przedkładane są nad jabłka. Jeśli popatrzymy w Warszawie, bo tutaj widać o wiele łatwiej, ja zaraz przejdę już do meritum, ale chcę, żebyśmy mieli tę świadomość. Jeśli w Warszawie popatrzymy na jabłka, są również jabłka z importu i te jabłka są o wiele droższe, czasami 4,50 czy 4,99 nawet, ale są wywoskowane, ułożone bardzo elegancko, nie są wysypywane i od razu inaczej konsument się zachowuje przy takim jabłku. Mimo, że droższe. Nie macaj, nie przerzucaj iluś tam jabłek, jeśli są ładnie podane. I jeśli są dobrej jakości podane. Musimy zwrócić na to naprawdę większą uwagę, zwłaszcza w roku, który jest wyjątkowo kłopotliwy. Ale ja chcę mówić o jakości i zacząłbym, proszę Państwa, od tego, że nie ma możliwości wyprodukowania dobrej jakości owoców wtedy, kiedy nie ma dobrej równowagi pomiędzy wzrostem drzewa a owocowaniem. Równowaga pomiędzy wzrostem a owocowaniem jest takim warunkiem sine qua non, czyli musimy działać w kierunku corocznego dobrego plonowania przy umiarkowanym wzroście. Jak można to uzyskać? Jeszcze Anita dla Ciebie, popatrzę, już wstanę. Rób zdjęcie czym prędzej. Proszę Państwa, jak można to zrobić? No można to zrobić na kilka sposobów. Można dobrać właściwie podkładkę do stanowiska, do odmiany. Oczywiście to jest jeden ze sposobów, ale zdarza się czasami, że agrotechnika daje nam jakieś psikusy. No i musimy zacząć działać troszeczkę inaczej, żeby z roku na rok mieć dobre plonowanie. Już na Ciebie patrzę, więc tracę głowę, co mówię. Zrobiłaś, trzymasz jeszcze czwarte. Teraz lampa się nie włączyła. Ja już przestałem mówić, żebyś nie miała miny dziwnej. Dzięki. Dobrze, to była chwila dla fotoreporterów, a teraz już w takim razie uciekam od fotoreporterów. Już te aparaty proszę schować. Zatem, moi drodzy, co można zrobić, żeby uzyskać dobrej jakości owoce, jednocześnie dobrze planujące drzewa z roku na rok? Jest tutaj taki jeden ze studentów moich, który jeszcze nie obronił pracy inżynierskiej, a właśnie jest podpisany i się cieszy, powiedział, że przyjdzie, żeby zobaczyć jego nazwisko tutaj. Filip Sujecki, który u siebie w sadzie, niedaleko tutaj stąd, na odmianie Bosko, na podkładce M26, jak Państwo widzicie, już w relatywnie dojrzałym wieku drzewa, prowadził różne kombinacje związane z ich takim męczeniem po to, żeby zahamować wzrost, a uzyskać dobre planowanie. Różnie to czynił. Podcinał, wycinał pnie, stosował regaliz, opryskując go stosując ten preparat w różnych terminach.
Ja muszę powiedzieć, że powiem tutaj o dwóch czy o trzech takich doświadczeniach, gdzie Regalis daje bardzo fajne efekty, daje efekty zwiększające planowanie, nawet czasami o 10 i o 20 ton z hektara. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się sad, ale myślę, że warto brać to naprawdę pod uwagę. Tutaj Państwu pokazuję też dwukrotne podcinanie, to znaczy opryskiwanie łączone nawet z podcinaniem. I proszę zobaczyć, jaki efekt uzyskał w kombinacji, gdzie stosował Regalis wcześniej, to znaczy wcześniej na fazę balona czy na fazę różowego pąka, powtarzając później po raz drugi opryskiwanie. W przypadku kombinacji kontrolnej widać, że plon był rzędu 50 kilku ton i o 10 ton więcej wtedy, kiedy stosował wcześniej Regalis. Regalis stosowany wcześniej, to znaczy stosowany wtedy, kiedy pąki kwiatowe mają takie nabrzmiałą formę balona, daje możliwość przedłużenia żywotności komórki jajowej, a to sprawia, że też sprzyja lepszemu zapłodnieniu kwiatów, czyli może wpisywać się pozytywnie w lepsze plonowanie drzew. Tak wyszło w tym przypadku, to nie są jeszcze efekty spektakularne. Bardziej spektakularne wyniki uzyskaliśmy z innym dyplomantem na odmianie Gloster, tym razem w przypadku drzew bardzo młodych, 3-letnich na M26. Widzicie Państwo, jak bardzo została zmniejszona długość pędów, czyli daje to możliwość też lepszej penetracji środków ochrony, które stosujemy, ale przede wszystkim w odniesieniu do jakości daje to możliwość lepszego penetrowania światła słonecznego wnętrza korony drzewa. A wiemy doskonale, ja o tym powiem jeszcze później, że bez światła nie ma szansy na uzyskanie dobrego, rozległego rumieńca. Czyli ten preparat wpisuje się również pozytywnie w poprawę tego bardzo ważnego wyróżnika jakości owoców, jakim jest rumieniec. Ale popatrzmy na plonowanie. Były to drzewa młode, w związku z tym i plonowanie nie było jeszcze tak spektakularne, jak w drzewach gdzieś tam, w przypadku drzew 80-letnich. Ale proszę zwrócić uwagę, że udało się w odniesieniu do jednego drzewa zwiększyć dwukrotnie plon pod wpływem stosowania Regalisu. Ten Regalis był stosowany dwukrotnie. Pani teraz mnie jeszcze tu chce, proszę bardzo. Ja milczę. Dusza śpiewa. Zna Pani takie słowa piosenki? No ja też. To doświadczenie było prowadzone w dwóch kwaterach, pod siatkami, bez siatek i widać, niezależnie od tego, gdzie, właściwie bardzo podobne efekty. Regalis dał niesamowity przyrost plonowania, no bo zwiększył dwukrotnie. Jak to wyglądało bezpośrednio w sadzie? Kombinacja kontrolna, gdzie drzewa nie były opryskiwane i macie Państwo drzewa, gdzie stosowano dwukrotnie Regalis. Jeśli spojrzymy wprost na drzewo, to tutaj widać piękne obłożenie jabłkami korony drzewa, a zatem no każdy chciałby w takim sadzie pracować. Pani na pewno też chciałaby w takim sadzie uczestniczyć w czasie owocobrania, prawda? Bo bierze się owoce w takim sadzie zdecydowanie sympatycznie. Popatrzmy, moi drodzy, na inne doświadczenie, tym razem na Jona Goredzie. Wyniki też z 2014 roku, innego dyplomanta. I proszę zauważyć, tutaj też są dwie kwatery, powiedzmy sobie, jedynka i dwójka. Wyjaśnię, dlaczego podzieliliśmy je na dwie. Dlatego, że sad był tak zlokalizowany, że w jednej części wystąpiły dość spore straty kwiatostanu z powodu niskiej temperatury, z powodu przymrozku. Więc postanowiliśmy sprawdzić jeszcze, na ile efektywny jest taki czy inny sposób retardowania wzrostu drzew, wtedy, kiedy kwitnienie jest osłabione wskutek zniszczenia części kwiatów przez niską temperaturę. I proszę zauważyć, że w kombinacji kontrolnej, w przypadku drzew, które ucierpiały w części z powodu spadku temperatury, bodajże 4 czy 5 maja, bo to jest tutaj, to było w zeszłym roku w tym rejonie prowadzone doświadczenie. Plonowanie było na poziomie 40 ton, natomiast stosując Regalis, zwłaszcza czwórkę, czyli pierwszy raz tuż przed kwitnieniem, proszę zauważyć, że uzyskano plon nieco nawet powyżej 60 ton z hektara, czyli mamy przyrost plonowania o 20 ton. Więc nie ma szansy, aby uzyskać dobrej jakości owoce, które będą się długo przechowywały, jeśli pochodzą one z drzew plonujących słabo. Jeśli uda się zwiększyć plon, to z jednej strony koszt jednostkowy spada, z drugiej strony trwałość pozbiorcza poprawia się owoców, czyli jesteśmy w stanie przechowywać je dostatecznie długo. I teraz w tym sezonie, ja później jeszcze do tego nawiążę, problem związany z chorobami przechowalniczymi niektórych sadowników będzie dotykać mocno i trzeba będzie zwracać większą niż po inne lata uwagę na problem trwałości w czasie przechowywania. Ale powiedzmy sobie jeszcze o samym wzroście
już nie drzew, a wzroście owoców. Warunkiem sine qua non do tego, by rozpoczęło się wzrost, żeby się rozpoczął wzrost zawiązków, musi być zapylenie i dalej zapłodnienie kwiatów. Bez udziału owadów zapylających nie ma szansy na to, żeby było w przypadku jabłoni dobre plonowanie, nawet jeśli byśmy mówili o odmianach, które mają tendencję do zawiązywania partenokarpicznego, tych jest naprawdę niewiele w przypadku jabłoni i tendencja jest niewielka, to plonowanie mimo wszystko byłoby słabe. Czyli musimy troszczyć się o różne, wróć jeszcze raz tutaj, o różne owady, czy to pszczoła miodna, której populacja wyraźnie spada, czy murarka, czy ewentualnie czmiele, po to, żeby ktoś mógł przenieść pyłek z kwiatów jednej odmiany na kolejne. Później powinniśmy troszczyć się o przerzedzanie kwiatów po to, by móc uzyskać właściwej wielkości owoce. Macie Państwo w tej chwili do dyspozycji zarejestrowane dwa preparaty. Jest to znany ATS i Floredux drugi, który w tym czasie, w czasie kwitnienia może być stosowany. Później można zastosować, też już są dwa preparaty, w zeszłym roku była sytuacja o wiele trudniejsza, nie było adresowanych preparatów do przerzedzania zawiązków. Macie Państwo Exilis i macie Państwo Globaryl, które w fazie gdzieś tam od 7 nawet do 15 mm średnicy zawiązków dają tę szansę, czyli można poczekać, popatrzeć, czy nie będzie ryzyka przymrozkowego, czy nie będzie strat przymrozkowych i ewentualnie później, jeśli ktoś nie chce przerzedzania kwiatów. Niezależnie, poza przerzedzaniem chemicznym, musi być wykonana korekta ręczna, a w przypadku niektórych odmian ta korekta ręczna powinna trwać nawet do połowy sierpnia, czyli długo. Długo, to znaczy ja myślę tu o Goldenie, którego produkujemy w kraju sporo, który, żeby był dobrej jakości, musi być dobrze wyrośnięty, który nie powinien mieć ordzawionej skórki, i o tym też dwa słowa powiem później, i który potrafi stanąć we wzroście czasami w połowie sierpnia, czyli jeszcze i wtedy, kiedy widać wyraźnie, że jabłko odbiega wielkością, nie ma sensu go zostawiać, lepiej go usunąć z korony po to, żeby mieć bardzo ładnej jakości owoce już wyrównane w skrzyniach. W przypadku niektórych odmian, które nie wyrastają do dobrych, dużych rozmiarów, typu na przykład niektóre sporty odmiany Gala, ale nawet i szampion na stanowiskach gorszych, może być potrzeba stymulacji wyrastania do większych owoców. Państwo zapewne mają w swojej świadomości możliwość wykorzystania w tym celu preparatów bazujących na wyciągu z Alp Morskich, na Ascophyllum nodosum. Można stosować te preparaty trzy, nawet czterokrotnie. Zresztą w lutym będzie fajna konferencja na temat biostymulatorów u nas na uczelni, czy nawet na wydziale, więc ktoś, kto jest bardziej zainteresowany tą tematyką, może się też próbować u nas jeszcze odnaleźć i czegoś dowiedzieć. Można również stosować nawozy, i to testował jeden z też ze studentów u nas w katedrze, z serii Folik, stosowane trzykrotnie w dawce po 3 litry na hektar. Pokażę Państwu, jakie efekty uzyskaliśmy. To było na naszej gali w Wilanowie, na pod siatkami czarnymi, szarymi i białymi. I zwłaszcza pod szarymi i czarnymi widać wyraźnie ten efekt stymulujący. To znaczy, widzicie Państwo tutaj na przykład znacznie większy odsetek owoców lepiej wyrośniętych względem kombinacji kontrolnej. To samo widać tu. Czyli jest możliwość, stosując trzykrotnie te nawozy, zwiększyć przeciętną masę owoców poprzez stymulację wyrastania owoców czy komórek do większych rozmiarów. Ale komórki do większych rozmiarów można również stymulować do wyrastania poprzez nawożenie pozakorzeniowe potasem. Potas znany jest z tego, że wpisuje się pozytywnie w wydajność fotosyntetyczną, bo przecież regulując gospodarkę wodną, modyfikuje wydajność fotosyntetyczną liści i w ten sposób wpisuje się pozytywnie w wyrastanie owoców do większych rozmiarów. Widzicie Państwo w kombinacji kontrolnej ten wykres czerwony i w prawą stronę przesunięty wykres kolorem niebieskim zaznaczony, to znaczy owoce wyrosły do większych rozmiarów. Czyli u drobnoowocowych odmian jest to również możliwe i jest zasadne, by sięgać po takie pozakorzeniowe nawożenie nawet i pięciokrotnie. Mówimy tutaj o gali, która jest z założenia bogata w wapń, która nie stwarza problemów w trakcie przechowywania. Gorzej byłoby zapewne już w przypadku odmiany szampion, która jest bardzo podatna na gorzką plamistość podskórną i trzeba byłoby tutaj zwiększyć aktywność związaną z dostarczaniem wapnia do owoców. No, jeśli brakuje wapnia, to wtedy
Gorzka plamistość podskórna potrafi występować czasami nawet masowo. Widzicie Państwo tutaj dwa jabłka przed zbiorem i obydwa jabłka mają bardzo rozległe, bardzo wyraziste plamy gorzkiej plamistości podskórnej, co jest związane z niedostatkiem wapnia. Żeby zapobiec tego typu problemom, trzeba na pewno podjąć działania bardziej kompleksowe, czyli u drzew, które rosną niezbyt intensywnie, czyli hamujemy ich wzrost, nawet poprzez regalis. Zwiększymy od razu zawartość wapnia w owocach, dlatego że mniej wapnia trafi do pędów, bo pędy rosną słabiej. Z drugiej strony dobrze jest zwiększyć aktywność w dokarmianiu owoców wapniem. I tutaj dzisiaj się dowiedziałem, że Państwo w tym rejonie albo w Zakładzie Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce jesienią kupowali mniej nawozów wapniowych niż po inne lata. I to zapewne się odbije również na trwałości pozbiorczej owoców w przypadku owoców, które wyrosły do sporych rozmiarów. A sezon 2014 sprzyjał wyrastaniu owoców do dużych rozmiarów. O tym jeszcze za chwilę powiem. Czyli bez kontroli, bez takiego bardzo świadomego działania zwiększającego zawartość wapnia w owocach poprzez nawożenie pozakorzeniowe wapniem, trudno mówić o dobrej trwałości w długiej perspektywie czasowej jabłek. Można stosować chlorek wapnia, można stosować inne nawozy. Ja tutaj nie będę dokonywał wartościowania, który z nich jest lepszy, ale powiem, że właściwie w tej chwili należałoby rekomendować nawet dziewięciokrotne opryskiwanie, dziewięciokrotne dokarmianie jabłek wapniem w przypadku odmian, które są ubogie w ten składnik. Nie mówimy o idaredzie, on tyle nie potrzebuje razy, choć też jeśli dostanie kilkakrotnie wapń pozakorzeniowo, twardość miąższu będzie na pewno większa, czyli da się przechowywać lepiej w określonych warunkach i dłużej. Teraz dwa słowa na temat innego atrybutu jakości jabłek, jakim jest rumieniec. Wiadomo doskonale, że część konsumentów przedkłada zielone jabłka na czerwone, ale znakomita większość jednak woli jabłka czerwone i te będzie preferować kosztem zielonych, czyli po prostu uważają, że jabłko czerwone jest zawsze słodkie i smakowite. Jeśli mówimy teraz o odmianach o czerwonym zabarwieniu, to tutaj możemy stymulować wybarwienie owoców. Natomiast w przypadku odmian zielonych, żeby utrzymały zieloną barwę długą, być może, że należałoby stosować działania zwiększające trochę aktywność, na przykład w wykorzystaniu saletry wapniowej przed zbiorem, bo tam azot, który będzie stymulował utrzymanie barwy zielonej, czyli zapobiegać będzie rozpadowi chlorofilu, ale można tutaj manganem nawet próbować jeszcze podsterować ten kolor. Można też sięgać po odmiany, które długo utrzymują barwę zieloną. Na przykład z naszej katedry odmiana Chopin wpisuje się również w tę grupę odmian, która jest zielona. Natomiast idąc do odmian czerwonych, wiadomo, że czerwony barwnik powstaje zawsze na świetle. Zatem jeśli nie będzie dobrej dystrybucji światła wewnątrz korony drzewa, trudno jest oczekiwać, że owoce będą dobrze wybarwione. A zatem powinna być korona luźna. Ja tutaj mam zaoferowane Państwu jakieś różne formy koron. Pierwsze to jest zdjęcie zrobione we Włoszech, gdzie widać wyjątkowo wyszczuplone korony drzew, a to są już zdjęcia porobione w naszych polskich dobrych sadach, gdzie również sadowniczcy znaleźli sposób na zapewnienie dobrego dostępu światła do każdej części korony drzewa. Czasami mówicie Państwo, że warto zastosować okno, zresztą już sprzęt jest teraz taki, który przy mechanicznym cięciu wycina to okno, czyli po to, żeby uzyskać bardzo dobrej jakości owoce w każdej części korony drzewa. Część konsumentów, zwłaszcza na rynku brytyjskim, preferuje czerwony kolor, jeszcze dodatkowo marmurkowaty taki, ale jeśli popatrzymy na Jona Prince'a, czy popatrzymy tam na sporty Red Deliciousa typu Red Velox, Early Red One czy Red Cap, to te odmiany, te sporty też mają właściwie owoc w całości prawie pokryty rumieńcem. W całości prawie, to znaczy 90 kilka procent. I teraz jeśli popatrzymy na sytuację związaną z embargo i poszukiwanie nowych rynków zbytu, to zauważymy, że konsumenci na tych egzotycznych może trochę dla nas rynkach nie akceptują dwukolorowych jabłek. Państwo o tym czytacie, słyszycie. Ja nie mówię, że to będzie panaceum, że to będzie w ogóle rozwiązanie problemu dużej produkcji jabłek w Polsce, by sprzedać jednokolorowe jabłka do odległych, egzotycznych dosłownie krajów.
bo na to potrzeba też czasu. Trzeba zorganizować transport, logistyka wymaga nakładu i środków finansowych, ale i czasu. Ale z drugiej strony zapewne będziemy musieli zmniejszyć trochę udział w produkcji jabłek tych odmian, które wliczane są czy zaliczane są do dwukolorowych, by móc konkurować z jabłkami i wychodzić z tymi jabłkami na różne rynki. I tutaj powiem, jeśli miałbym wskazać jedną odmianę, to powiedziałbym zapewne, zapytam mojego pana magistra, którą odmianę byś powiedział, że warto posadzić jako taką najmniej zawodną na różne rynki? Galę. Bingo, dobrze wyedukowany. No jesteś niezły, tak jest. Uważam, że jest to odmiana, która zdecydowanie sprawdzi się na każdym rynku zawsze. Czyli można sięgać po tę odmianę. Ja nie chcę prowadzić żadnej teraz reklamy takiej czy innej odmianie, ale no warto też przy ewentualnej reprezentacji brać pod uwagę to, byśmy mieli takie odmiany, którymi można handlować na różnych rynkach. W przypadku dwukolorowych odmian, albo w przypadku odmian nawet czerwonych, ale u których na trzeba w jakiś tam sposób poprawić rumieniec, bo rumieniec w danym roku wykształca się słabiej, polecane jest w tej chwili stosowanie na 5, 6, nawet 7 tygodni przed zbiorem w niewielkich dawkach jednorazowo etefon, czyli tam preparaty, które zawierają etefon. Tutaj macie Państwo podaną ilość preparatu, ale w odniesieniu do metra wysokości, czyli macie Państwo od 0,2 do 0,25 litrów na 2,5 metra na przykład korony drzewa. Jeśli korona drzewa ma 3 metry, no to trzeba proporcjonalnie zwiększyć, prawda? Stosowany w tym czasie, w tych niewielkich dawkach etefon daje możliwość poprawienia rumieńca bez ryzyka, że zostanie utracona dobra trwałość odmiany w trakcie przechowywania. Państwo wiecie, że odmiany letnie czasami są opryskiwane po to, żeby poprawić ich wybarwienie, ale te jabłka dość szybko przejrzewają, prawda? I to samo byłoby, gdybyśmy zastosowali w ostatnim tygodniu przed zbiorem etefon na odmiany zimowe, one też by dojrzewały szybciej i nie dałyby się dobrze przechowywać. Ale stosując niewielkie dawki, tak jak tutaj pokazuję, można poprawić wybarwienie owoców bez ryzyka, że trwałość tych owoców zostanie pogorszona. Trzeba też pamiętać, że rumieniec, a właściwie antocjany, które warunkują czerwone zabarwienie skórki owoców, powstaje tylko na świetle i właściwie jeszcze w obecności cukrów. Ta pszczoła ma symbolizować słodkość jabłka, czyli to oznacza, że musi wokół jabłka wydajność fotosyntetyczna liści być na tyle duża, że w jabłku będą gromadzone duże ilości cukru. Wówczas możemy przy zapewnieniu światła oczekiwać, że owoce się dobrze wybarwią. W przypadku odmian innych, które się nie wybarwiają, tutaj mam na myśli głównie Goldena Deliciousa, u których problem jest z ordzawianiem, w niektórych latach naprawdę bardzo wyraziście zaznaczony, trzeba podejmować działania inne, które dają możliwość zmniejszenia odsetka w plonie owoców z taką ordzawioną skórką. Myślę, że Państwo doskonale wiecie, że do tego można wykorzystywać giberelinę GA4, GA7. My testowaliśmy w jednym z doświadczeń też prowadzonych w ostatnim roku, w 2014, preparat Nova Gib stosowany jednorazowo lub dwukrotnie na Goldenie Deliciousie. Widzicie Państwo, że w porównaniu do kombinacji kontrolnej została ta liczba owoców z ordzawieniem zmniejszona, ale nie wyeliminowano w ogóle problemu. I chciałbym, żebyśmy tak też patrzyli na kwestię ordzawienia, że preparaty stosowane giberelinowe, nawet powiedziałbym teraz może z preparatem Black Jack, bo dodatek tego preparatu w ilości 1 litra na hektar daje wyraźne dodatkowe takie wygładzenie skórki. Skórka się staje w dotyku tak, jakby była taka no prawie że u niemowlaka twarz. Bardzo gładka. Czyli inne wrażenie mamy, czyli na pewno też będą mniejsze straty jabłek wskutek transpiracji notowane, gdy mają jabłka bardzo taką gładką, delikatną skórkę. Ale o strategii stosowania preparatów giberelinowych Państwo już sporo słyszeliście nie na jednym wykładzie. Ja powiedziałbym tylko tak, że właściwie to czasami trzeba 3, a nawet i 4-krotnie zastosować, jeśli są duże wahania temperatury. Jeśli z chłodu przechodzimy w następnym dniu do temperatur o te 7, 8, 10 stopni wyższych. Wtedy jest to sygnał, że powinniśmy wykonać zabieg po to, żeby zapobiec ordzawianiu nie tylko Goldena Deliciousa, ale mogą się ordzawiać i jabłka innych odmian, na przykład szampion jest tutaj też przykładem niezłym.
To, co kosztuje już dużo, dużo więcej i nie jest w zasięgu każdego z sadowników, to zabezpieczenie owoców przed gradobiciem. Ale z drugiej strony, żeby być wiarygodnym graczem na rynku, czyli dostawcą wiarygodnym regularnie, z roku na rok dającym dobrej jakości owoce, trudno jest w tych warunkach, gdzie ryzyko gradowe występuje często, by można było produkować jabłka bez zabezpieczenia przed gradem. Zdaję sobie z tego sprawę, że są to koszty duże, potrzebne do wyłożenia, ale z drugiej strony trzeba szukać sposobu, aby zabezpieczyć owoce, by nie ktoś inny zajął ewentualnie nasze miejsce na rynku. I jeszcze kilka słów na temat w ogóle chorób przechowalniczych związanych z jednej strony składem mineralnym, z drugiej strony ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Jeśli Państwo sięgniecie pamięcią do roku 2014, ja tutaj Państwu pokażę, słabo będzie zapewne widać ten czerwony wskaźnik, ale tu pokazuję, jak się miały temperatury minimalne we wrześniu. Proszę zobaczyć, że we wrześniu w 2014 temperatury były bardzo, bardzo wysokie. Względem nawet miesiąca poprzedzającego, gdzie spadki nocą były większe, wrzesień był bardzo gorący. A w październiku, to było chyba w drugiej dekadzie, na początku drugiej dekady października, temperatury skakały prawie tak bardzo, jak w lipcu, który był najgorętszy. Zresztą rok 2014 był ustalony, okrzyknięty jako rok rekordowych temperatur. Z drugiej strony też było sporo opadów deszczu. Nie było łatwo uchronić owoce przed parchem. No i to w efekcie końcowym też mogło dawać inny skład mineralny, bo jeśli owoce wyrastają przy wysokiej temperaturze i częstych opadach deszczu, wyrastają do dużych rozmiarów, no to wtedy efekt rozcieńczenia wapnia w takich owocach zaznaczony jest bardziej wyraziście, a zatem ich podatność na przykład na gorzką flamistość podskórną czy na rozpad miąższu jest wyraźnie większa. Pierwsze sygnały, które docierają do nas teraz, są bardzo niepokojące. Nie tylko gnicie, ale i rozpad. Ci, którzy wyjmują z chłodni jabłka albo otwierają chłodnię dość długo do niej, nie wchodząc wcześniej, są zdumieni. Życzę, aby Państwo nie mieli takiego problemu, ale trzeba mieć to na uwadze i trzeba kontrolować jakość owoców w trakcie przechowywania. Taka płynie z tego, powiedziałbym krótko, mądrość czy wniosek. Jeśli Państwo patrzycie na wzrastające rozmiary owoców, to właśnie tutaj się pojawia ten problem wapnia. Wraz ze wzrostem masy owoców następuje zmniejszenie stężenia wapnia. Czyli ciepłe dni, czy gorące, upalne dni w roku 2014 plus opady deszczu sprawiały, że owoce wyrastały przeciętnie do większych rozmiarów. Przecież my w kraju zebraliśmy więcej owoców niż szacowaliśmy. Co miesiąc przybywała w szacunkach kolejna partia owoców, które ustalaliśmy, że zbierzemy w naszym kraju. No i to sprawiło, że w Unii Europejskiej zebraliśmy o 2 miliony ton jabłek więcej niż w sezonie wcześniejszym, prawda? Za sprawą między innymi też i lepszego wyrastania owoców. Przy przekropnych latach niestety problem się pojawia z dużo bardziej wyrazistym nasileniem w odniesieniu do podatności czy do występowania gorzkiej zgnilizny. Choroby, której źródło infekcji jest w sadzie, bo są to zgorzele na pędach, przewodnikach i tak dalej, które w czasie deszczu przenoszone są na owoce, zarodniki wnikają przez przedchlinki, no i tylko jeśli owoc poleżakuje trochę dłużej, to później pod koniec sezonu przechowalniczego wyraźnie występowanie tej choroby się nasila. Można zapobiegać tej chorobie w różny sposób. Znacie Państwo 4 preparaty podstawowe, Zatotopsin, Belis i Switch. Znacie Państwo Geoxę, który daje możliwość testosowania krótko przed zbiorem, bez ryzyka, że będą pozostałości wykrywane w owocach. Ale w odniesieniu do rynku niemieckiego to sytuacja nie jest już tak klarowna. Niemcy, proszę Państwa, stawiają sobie trochę inne wymagania niż większość Europy. A to za sprawą tego, że w Niemczech Partia Zielonych jakiś czas temu podnosiła mocno, że są owoce mocno naszpikowane chemią, i w związku z tym próbowano za wszelką cenę zmniejszyć odsetek środków ochrony roślin notowanych w owocach. Część sieci mówi tak, w jabłkach nie powinno być więcej niż 4 substancje wykrywane. Ja nie mówię przekroczone, wszystkie muszą być w tych proporcjach, które dopuszcza norma, ale nie więcej niż 4. To zobaczcie Państwo, jeśli stosujecie preparaty, które bazują na 2 substancjach aktywnych jednocześnie,
to wystarczy zastosować jeden i już aparatura nowoczesna wykryje dwa. I jeśli jeszcze inny zastosujemy, już mamy cztery i więcej być nie może. Czyli to pokazuje, że musimy też być bardzo roztropni, gdybyśmy chcieli w większej ilości podawać jabłka polskie na rynek niemiecki. A wiemy z drugiej strony, że to sąsiad blisko nas i wiemy też, że płaci całkiem nieźle, jest wypłacalny i wiemy również, że importuje na swoje terytorium co najmniej 700 tysięcy ton jabłek. Czyli chcielibyśmy, by trochę jabłek polskich tam trafiało, ale niestety ich tam nie ma. Czyli powinniśmy znać wymagania, by ewentualnie na rynek niemiecki mogło tych polskich jabłek trafić też więcej. Proszę Państwa, dużym problemem ciągle jest to, że zbiór jabłek następuje w terminie przypadkowym, że nie oceniamy, nie wiemy, z czym mamy do czynienia, z jakim stanem fizjologicznym mamy jabłek do czynienia, tylko zbieramy jedną po drugiej, po kolei, bo wydaje nam się, że to jest pora już zbioru. Należałoby ocenić stan fizjologiczny owoców, żeby wiedzieć, co wkładamy, tak? No bo przecież jeśli kupimy coś, co jest bardzo przejrzałe, to w lodówce nie poleżakuje. Tak samo i tu, jeśli zbierzemy jabłko bardziej dojrzałe, to ono też już w komorze chłodniczej nie poleżakuje długo. W czasie dojrzewania owoców bardzo wyraźnie widać tutaj sukcesywnie spada jędrność, natomiast wzrasta udział białej powierzchni, może tak to powiem, w jabłkach pod wpływem testu skrobiowego. I to jest najprostszy, szybki do wykonania wskaźnik dający orientację, jakiego stanu fizjologicznego, czy w jakim stanie fizjologicznym jabłka znajdują się w danym momencie. Bez tej oceny trudno jest mówić o dobrym i długim przechowywaniu owoców. Bo przecież jeśli jabłko jest bardziej dojrzałe na drzewie, no to znaczy, że będzie krócej leżakować nawet w nowoczesnym obiekcie przechowalniczym. A jeśli nam przychodzi taka sytuacja jak w tym roku, że trzeba jabłka przechowywać może do lipca, może do sierpnia ze zbioru poprzedniego roku, no to przy chybionym terminie zbioru tego się nie da. Wiadomo jest, że owoce dobrze się przechowują wtedy, kiedy stężenie tlenu jest bardzo niskie. Czyli stężenie tlenu jest gdzieś tam na poziomie około 1, czy nawet poniżej 1%, czyli w warunkach bardzo niskich, niskotlenowych albo nawet ultratlenowych. Jeśli stężenie tlenu obniży się poniżej jeszcze 1%, uda się przechowywać jabłka jeszcze dłużej. Tylko trzeba oczywiście wiedzieć, gdzie jest granica. Ta granica, moi drodzy, to Kasia Zdroik, fajnie kiedyś jako inżynierantka, teraz już jako pani magister, wychwyciła, że granica oddychania tlenowego i beztlenowego znajduje się gdzieś tam na granicy 0,3 do 0,5% tlenu. A zatem bezpieczne stężenie to jest gdzieś tam już około 0,5, 0,6, czasami u niektórych odmian raptem 0,7, czyli można jeszcze stężenie tlenu znacznie obniżyć i wówczas wydłużyć życie w czasie przechowywania jabłek w dobrej kondycji. Tylko że musimy wiedzieć, w jakim stanie te owoce wkładamy. Jeśli zbierzemy je dużo za późno, to wtedy nie da się obniżyć stężenia tlenu aż tak bardzo. Można, proszę Państwa, też próbować wydłużyć życie owoców poprzez blokowanie receptorów etylenu. O tym sporo się mówi w naszym kraju już od 2008 roku. Wiecie Państwo, że jest preparat SmartFresh oficjalnie, są nieoficjalnie jeszcze jakieś tam różne inne działania podejmowane, by blokować receptory etylenu po to, żeby zahamować proces starzenia się jabłek. I myślę, że ten rok znów pokaże jak żaden inny, jeśli trzeba będzie podać jabłka bardzo późno na rynek, to ci, którzy nie potraktowali jabłek MCP, nie powinni próbować przechowywać ich dłużej niż gdzieś tam zapewne do kwietnia, maja, zależnie od odmiany, czy maksimum może do czerwca, myślę o odmianach już bardzo wolno dojrzewających. Szampion nie ma szansy być akceptowany przez konsumenta, jeśli leżakuje długo, czyli dłużej niż do tej pory, bez poddania działaniu 1-MCP. Ta odmiana staje się zbyt szybko miękka. A zobaczcie Państwo, konsumenci w tej chwili nie akceptują jabłek miękkich. Chcą jabłek twardych, bo twarde to również soczyste. Soczyste to oznacza, że mam spełnione oczekiwania związane z pewnymi działaniami przy miażdżeniu tkanki, przy konsumpcji jabłka, prawda? Zresztą odbiorcy również na rynkach zachodnich, jeśli nie będą jabłka mieć około 5,5-5,7 kg siły, powiedzą, nie chcemy takich jabłek w ogóle. Dla odmian miękkich mówimy, że jędrność nie powinna być niższa niż 4,5 kg siła, ale już w czasie konsumpcji.
Zatem sadownik powinien wyjąć jabłka i podać je na rynek przy wyższej jędrności, co najmniej o 1 kg. Ale jeśli nie kontrolujemy tego wskaźnika, to trudno jest spełnić oczekiwania, bo przecież trudno jest przewidzieć, co naprawdę w tym jabłku piszczy, powiedzmy tak, jak to w trawie piszczy. Jeśli Państwo popatrzycie teraz na akceptację sensoryczną już konsumentów, jabłek, które były przechowywane w stężeniu 1,5 i 3%, widzicie, że tutaj jest ocena wyższa niż przy 3%, a zobaczcie, co jest w chłodni zwykłej. Wyjątkowo niska ocena, czyli nie ma szansy, by jabłko z chłodni zwykłej po kilku miesiącach przechowywania, myślę to o szampionie, miało akceptację konsumenta. No i to wynika między innymi stąd, że jędrność jest wyjątkowo niska. W warunkach chłodni zwykłej nawet 1 MCP w wielu sadach nie pomoże utrzymać wystarczająco twardej struktury jabłek. Zobaczcie Państwo, że też ona spada poniżej. Dopiero w warunkach KA z MCP, niezależnie od sadu, udało się utrzymać bardzo wysoką jędrność, którą zaakceptują konsumenci. Czyli raz jeszcze, moi drodzy sadownicy, nie będę tutaj pytał, kto z Państwa dysponuje u siebie jędrnościomierzem i sprawdza twardość, ale z uwagi na to, że Pani popija cydr jabłkowy, umówmy się, że to jest właśnie to, to zapytam Panią, czy Pani zna sadowników, którzy określają jędrność, sprawdzają twardość jabłek u siebie, mając jędrnościomierz? Nie znam. Pani w zakłopotaniu mówi, nie znam, znam. Zna Pani cztery, Pani pokazała palce czterech? Jednego. A kto to? Paweł Przybytniak. Czy jest Pan Paweł Przybytniak na sali? Nie ma, bo byśmy mu złożyli gratulacje. To jedyny, który w ocenie Pani czyni świadomie ocenę jakości jabłek. Proszę Państwa, w trakcie przechowywania, zwłaszcza wtedy, kiedy jabłka zmiękną, zaczyna się problem występowania gorzkiej zgnilizny. Ja pokazywałem Państwu ten padający deszcz i przenoszenie się zarodników grzyba, sprawcy choroby na powierzchnię jabłek. Jeśli popatrzymy później na przechowywanie, to przy bardzo długim przechowywaniu, tutaj mamy ocenę po 9 miesiącach, proszę zobaczyć, że u odmian wrażliwych, typu na przykład szampion, ligol, ale i gala potrafi być pięknie opanowana tą chorobą, mogą straty czasami sięgać nawet dużo powyżej 10%. 1 MCP w takich warunkach zmniejsza występowanie, ale nie eliminuje. To nie jest środek chemiczny, który miałby zniszczyć sprawcę tej choroby. Natomiast 1 MCP dopiero przy bardzo niskotlenowej atmosferze nie daje pozytywnego efektu, bo już atmosfera sama sprawia, że jabłko tak powoli mięknie, że nie ulega tej chorobie. Czyli dobrze byłoby brać pod uwagę również zapobieganie czy zmniejszanie strat w wyniku gorzkiej znilizny nie tylko poprzez opryskiwanie preparatami, które Państwu pokazywałem wcześniej, ale również poprzez kontrolowanie czy utrzymywanie wysokiej twardości jabłek w trakcie przechowywania. Wrócę teraz jeszcze na chwilę do upału w 2014 w sezonie wegetacyjnym, który wiadomo, że jeśli występują wysokie temperatury, to też może sprzyjać oparzeliźnie powierzchniowej na jabłkach. Państwo to najpiękniej chyba obserwowali trochę wcześniej na Cortlandzie, Redcordzie i tak dalej. To odmiana bardzo podatna na tę chorobę. Po gorących latach tej choroby jest niestety więcej. Żeby można było skutecznie zahamować czy opóźnić wystąpienie, to należałoby rozważać również wyjątkowo niskotlenową atmosferę. Proszę zobaczyć, my tutaj mieliśmy właściwie nawet po 9 miesiącach 0 jabłek uszkodzonych, gdy stężenie tlenu wynosiło 0,6 i dwutlenku 0,6. Już 1% tlenu nie dawał takiego efektu. Czyli wnioskujemy, czy konkludujemy z tego możliwość zmniejszenia czy zapobiegania strat wskutek oparzelizny powierzchniowej wtedy, kiedy stosujemy bardzo niskie stężenie tlenu. 1 MCP również pomaga, opóźnia wystąpienie tej choroby, ale też przy MCP trzeba zawsze powiedzieć, że są pewnego preparatu. Na przykład jeśli stosujemy na odmiany typu Idare, typu Ligol, to trzeba utrzymywać niższe stężenie dwutlenku węgla, dlatego że 1 MCP wyraźnie zwiększa wrażliwość jabłek na uszkodzenia tego typu, które Państwo tutaj widzicie, czy na skórce, czy również na przekroju. Czyli w przypadku jabłek wrażliwych traktowane owoce 1 MCP powinny być przechowywane w atmosferze o niższej zawartości dwutlenku węgla, żeby nie doszło do tego typu uszkodzeń.
Ale najważniejsze, moi drodzy, to to, żeby jabłka niezależnie od tego, w jakich warunkach są przechowywane, były zawsze podane na rynek wtedy, kiedy ich smakowitość zniewala umysły i serca i kubeczki smakowe jeszcze, prawda? Pani się uśmiecha, bo pani lubi być zniewolona smakowitym jabłkiem, tak? Świetnie. To ja w takim razie życzę, żeby nie tylko pani, ale i żeby konsumenci, którzy delektować się będą jabłkami z pani gospodarstwa, mieli podobne doznania, bo wtedy wraca się do takich owoców. Pamiętajcie państwo, że smakowitość jabłek jest o wiele wyższa, jeśli są owoce przechowywane w bardzo niskim stężeniu tlenu, czyli w warunkach DKA, gdzie dynamicznie kontrolowanej atmosferze, gdzie raz na miesiąc w ciągu doby pozwala się rozpoczynać w owocach fermentacji prowadzącej do produkcji alkoholu. I ja tutaj nie mówię, że jeśli się ma kielich szampana, to człowiek od razu chętnie się spotyka i dobrze się mu wtedy długo gawędzi, ale wtedy też kubeczki smakowe mówią tak, to jest to, co mi odpowiada, prawda? Zatem wywoływana raz na jakiś czas, raz na miesiąc, krótkotrwale, fermentacja pozwala utrzymać dłużej wysoką jędrność owoców, a jednocześnie wpisuje się w uzyskanie pełniejszego bukietu aromatycznego owoców, co sprawia, że w ocenie sensorycznej takie jabłko zawsze odbieramy jako bardziej smakowite. Życzę państwu w takim razie, żebyście produkowali smakowite jabłka, utrzymywali tę smakowitość długo, ale żeby czujność nikogo z państwa nie została uśpiona, by nie dochodziło do czegoś takiego, co widzimy tutaj. Co prawda jest światło, więc zapewne po prawej stronie nie bardzo można się dopatrzeć parcha wtórnego przechowalniczego. A wiem, że w tym roku niestety parcha już jest sporo i będzie jeszcze więcej. Więc to oznacza, że powinniśmy sprawdzać jakość owoców w trakcie przechowywania. I wiem również, czego państwu nie życzę, że są spore straty wynikające z występowania chorób zarówno fizjologicznych, czyli już się rozpady rozpoczęły i gnicie. I zobaczcie państwo, część z państwa stosowała preparaty typu na przykład Bellis przed zbiorem i mówi tak, stosowałem Bellis przed zbiorem, dlaczego mam mieć parcha? Choroba, no przecież Bellis nie jest przeciwko sprawcy parcha, tak? Czyli musimy zwracać uwagę, co stosujemy, by ustrzec się przed chorobami określonymi biotycznymi, które w trakcie obiektu, w czasie przechowywania mogą się pojawić. Pani tak z zadumaniem patrzy i tak pani myśli, przyszedł, pogadał, pójdzie, a ja wrócę do siebie, do domku i będę teraz się zastanawiała, co zrobić, tak? Co zrobić? Czy nad czymś innym? Nie, właśnie co mam zrobić? Wie pani, zawsze jest najważniejsze podjąć właściwą decyzję. Łatwo się mówi, nie? Ale życzę w takim razie, żeby ta właściwa decyzja zawsze była blisko w zasięgu, po to, żeby nie tylko pani, ale i pani rodzina i konsumenci, którzy korzystać będą z jabłek pochodzących z pani gospodarstwa, czy z państwa gospodarstwa również, żeby byli w pełni usatysfakcjonowani. Tego życzę. A rok na pewno nie jest łatwy, więc powinniśmy być bardziej otwarci na rozmowy, na dyskusje, na wspólne poszukiwanie rozwiązań. W pojedynkę nie damy rady. Ale rozumiem, że państwo są otwarci w tym kierunku, by działać wspólnie. Nie dojdę do pani, niech się pani nie martwi, bo tutaj mi zablokowano. Zresztą widzą, że zespół młodych dziewczyn, które mają tutaj różne fajne rzeczy, czeka na to, żebyście państwo byli obdarowani nagrodami. Zatem ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i oddaję mikrofon.